Siemanko, z tej strony Wachu i witam was w kolejnym materiale z nagród za Food Champions. No i będzie to ostatni materiał już z tych nagród, bo no nie chce mi się tego grać już naprawdę. Te Food Champions mi się znudziły. No i tak ogólnie nie ma co robić w tej FIFA, więc tej FIFA staram się robić coraz mniej. Ale dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć poza FIFA, albo jakie materiały z FIFA jeszcze chcielibyście zobaczyć. Bo chciałbym stworzyć ten kanał razem z widzami, z wami. No a my nie przedłużając, możemy przejść już do player picków. Także pierwszy player pick, zobaczymy co będzie w środku. O, nic ciekawego w sumie. Weźmiemy tego Turka, bo ma największego overalla. No i drugi player pick, może lepiej będzie? No nie sądzę. Nie wiem co to jest do trafienia, naprawdę. Te niby, kurde, niby te zmiennokształtne, niby te wszystkie, a nie wiem, tocy jakieś, a tu jednak nie. E dobra, bierzemy sobie do klubu. No i przechodzimy do paczek. Poza paczkami za Food Champions mamy jeszcze paczki za Rivalsy i mamy jeszcze paczki za ważne mecze. Także no troszkę tych paczek jest. No i nie wiem od której zacząć. Może zaczniemy sobie od tej, mieszana paczka piłkarzy Prime. No i może chociaż jedną specjalną kartę uda się wypakować tradycyjnie, ale w tej paczce nie ma nawet ekranów. 6 paczek do końca. Jakie tam jeszcze mega paczki i te. Dobra. Bierzemy tą mała złota paczka rzadkich piłkarzy. 6 rzadkich, może jeden będzie walkoutem. Tu będą chociaż ekrany, także jest dobrze. No ale tylko zwykłe ekrany. Żadnej karty specjalnej, to będzie Tolisso. Także 83. No czegoś trzeba zacząć, lecimy dalej. Ogólnie to przez te wszystkie paczki wpadły tylko jedne ekrany i nie było nawet co pokazać. No ja chciałem chociaż jeden walkout zobaczyć. No ale mam nadzieję, że coś siądzie w końcu, no bo takie paczki bez niczego, no w końcu. No w końcu, mamy jakieś ekrany. Francuz, co to będzie? Esio. O, o! N'Golo Kanté, 92. Ej, to jest dobry traf. To jest naprawdę dobry traf. Przez chwilę myślałem, że może Ben Yedder, ale Kanté też jest bardzo dobry. Nic jeszcze, ale może będzie coś warty. Bądź warty chociaż 200. Dobrze, 200 koła za Kanté. Za Kanté. Nieważne. No i ostatnia paczka na dziś. Zobaczymy, czy ten Kanté zostanie przebity. Aczkolwiek wątpię, no ale dobra, mamy ekrany przynajmniej. No nie zostanie chyba przebity, bo to jest Copa Libertadores, Urugwaj, o, to nic ciekawego. Chociaż może duży overall, może 90 jakaś? No 87, może być, no. Może być, nie jest też najgorzej, może coś jeszcze w środku? Nic ciekawego. Dobra, w każdym razie, dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało, zachęcam was do stawienia łapeczki w górę. No i piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Jak mówiłem, chciałbym tworzyć ten kanał z wami, również z waszych pomysłów. No i się z wami żegnam, na razie.